Serdecznie pozdrawiam z krakowskiej Głagiewnik, gdzie święty Jan Paweł II zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu z ufną nadzieją, że to orędzie dotrze do wszystkich zakątków świata. Wyraził też wówczas głębokie przekonanie, że w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. Już teraz duchowo pielgrzymujemy na to wzgórze miłosierdzia, by wraz z apostolatem Jezusa i Maryi wspólnie wyśpiewać hymn wdzięczności ku czci Bożego Miłosierdzia. Czynimy to u progu Roku Miłosierdzia oraz Światowych Dni Młodzieży, stając się w ten sposób wymownymi świadkami i apostołami Jezusa Miłosiernego wobec pielgrzymów całego świata. Przy sercu Jezusa i Maryi Matki Miłosierdzia pragniemy kształtować nasze serca, by stawały się coraz bardziej miłosierne względem naszych sióstr i braci, by nasze dłonie stały się jakby przedłużeniem miłosiernych dłoni Boga, który jak najlepszy Ojciec troszczy się o duchowy rozwój każdego z nas. Zapraszam do Krakowa na wspólne przeżywanie tych wspaniałych, zbawczych wydarzeń, a na owocny trud kształtowania umysłu, woli oraz serca w duchu miłosierdzia wszystkim słuchaczom, ich rodzinom oraz ludziom dobrej woli udzielam Bożego błogosławieństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z krakowskiej Głagiewnik ksiądz Franciszek Ślusarczyk, rektor sanktuarium.